No i wiesz. Widzimy, że kościół jest duży. Tak naprawdę jest jeszcze większy, dlatego że jak popatrzymy na kopułę, widzimy koło, a za tym jeszcze jest inna kopuła z cegieł. Tak? Tak. Kościół po prostu był za duży i to stworzyło wiele, wiele problemów. Pierwszy to tutaj niestety nie jest tak ciepło jak u nas w Polsce, prawda? Więc trzeba w czasie jesienno-zimowym ogrzać. To było niemożliwe przy takiej temperaturze, jaka była. Aha. Drugi problem, to nawet jeśli kazania były tak piękne, jak mówią tutaj wasi kapłani, to one były niezrozumiałe, dlatego że echo odbijało. Taki efekt jak na łagiewnikach, nie wiem, czy ktoś był, jak kościół się budował, prawda? Dlatego na rok 2000 została zrealizowana w drewnie imitacja, która ma za cel stworzenie wrażenia znajdowania się wewnątrz wielkiej łodzi, prawda? Czyli nawiązanie do Arki Noego, ci, którzy byli w środku, byli ocaleni, później Kościół jako łódź, prawda? Łódź Chrystusowa, ale też nawiązanie do snu świętego Jana Bosko, do snu o dwóch kolumnach. Mhm. Nie wiem, czy ten sen jest znany. Ksiądz Bosko znajduje się na brzegu morskim, widzi ogromny statek, widzi małe statki, które zaczynają atakować ten wielki. Rozpoczyna się sztorm, fale podnoszą się i zaczynają wynurzać się z czeluści morskich dwie kolumny. Na jednej widać Maryję, Wspomożycielkę Wiernych, a na drugiej Eucharystia. Ten wielki statek, gdzie kapitan był ubrany w białe szaty, później ksiądz Bosko rozpoznaje papieża. Ten statek sumuje przy tych dwóch kolumnach. Później po jakimś czasie sztorm się ucisza, małe statki są zatopione, a tamten statek praktycznie ocalał. Przesłanie księdza Bosko też dla nas, nawet jeśli największa burza w życiu, to przy Jezusie Maryi zawsze będzie ocalenie. Do tego snu nawiązują też te dwa witraże. Z lewej strony widzimy symbole maryjne, z prawej strony symbole eucharystyczne. Tak. Po drugiej stronie również mamy witraże. Po prawej misje salezjańskie, widzimy młodych, prawda, ich twarze. Natomiast z lewej strony sen z 9 roku życia. Po środku, z lewej strony, to nie są żyrafy, to są owieczki. Na dole natomiast to są wilki. Sen, myślę, znany. Ja tak przypomnę go pokrótce. Ten sen obrazuje ten obraz, który widzimy po drugiej stronie autorstwa Boganiego. No, widać. Widzimy tajemniczą postać, tajemniczego pasterza, pasterkę, chłopca, który widzi bijących się chłopców, chce ich uciszyć pięściami i takimi samymi brzydkimi słowami, pragnie ich zmienić. No i słyszy głos pasterza nie przemocą, ale dobrocią przemienisz ich serce. Chłopiec odpowiada, Janek odpowiada, jest to niemożliwe. Słyszy, że otrzyma za pomoc pasterkę. Patrzy na chłopców, oni zaczynają się przemieniać w dzikie zwierzęta i później w potulne owieczki. Ksiądz Bosko, Janek Bosko ma 9 lat. Ten sen, nie wiem, czy widzieliście film o Janie Bosku. Na filmie jest przedstawiony, że opiera się pod drzewem, gdzieś w okolicach domu, zasypia. Jest to taka wizja artystyczna, no bo tak naprawdę ten sen jest w domu, w pokoiku i ten pokoik z zewnątrz będziemy mogli zobaczyć. Kiedy budzi się, tego snu tak naprawdę nie rozumie, opowiada podczas śniadania i prosi o jakąś pomoc, sugestię, co on może oznaczać, prawda? Jego brat mówi, będziesz hersztem bandy, babcia, nie należy wierzyć w sny, mama, kto wie, może będziesz księdzem. Janek pisze w swoim pamiętniku, był zdania swojej babci, że nie należy wierzyć w sny. Ten sen powtarza się kilkakrotnie. Kilka lat przed śmiercią odprawia mszę świętą w Rzymie. Płacze, jest to w kościele świętego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Osoby, które są blisko, pytają się, dlaczego księże Bosko płakałeś podczas mszy świętej, i on odpowiada, zrozumiałem sen z 9 roku życia, czyli jakieś wydarzenie naznacza go, on nie rozumie,
ale z ufnością zawierza się Panu Bogu i to wszystko realizuje się przez całe życie. Postać na górze przypomina nam, którą tutaj mamy, postać Chrystusa Zmartwychwstałego. Widzimy rzeźba dosyć duża, 8 metrów wysokości, 6 metrów rozpiętość ramion, 3 tony waży, wykonana w drzewie lipowym, aby ukazać wymiar zmartwychwstania duchowości salezjańskiej. Tutaj w tej bazylice nie ma drogi krzyżowej, jest natomiast droga światła. Tą drogę zobaczymy obchodząc tutaj wokół. Czy to znaczy, że nie było krzyża, doświadczenia krzyża w życiu świętego Jana Bosko? Oczywiście, że był, może nawet było jego bardzo, bardzo dużo, ale ukazuje, w jaki sposób właśnie przeżywał. Jeśli były jakieś trudne wydarzenia, był jeszcze bardziej radosny, bo sobie uświadamiał, że nie wszystkiego jeszcze oddał Panu Bogu, prawda? Przychodząc tutaj do tej bazyliki, Chrystus Zmartwychwstały, który przygarnia, czeka z otwartymi ramionami, rozpoznajemy go w sakramencie ołtarza, przy łamaniu chleba. Wychodząc, duży obraz, uczniowie w drodze do Emaus, którzy też rozpoznają Chrystusa po łamaniu chleba i z radością wracają do Jerozolimy, niosąc tą radosną nowinę. Jest to też przesłanie dla ludzi młodych, by tak samo radośnie nieśli Ewangelię innym. Kilka słów o obrazach jeszcze, które tutaj są. Po waszej prawej stronie na dole spotkanie z Bartłomiejem Karenim, czyli początek oratorium. Później smutne oblicze księdza Bosko. Po 5 latach już nie ma miejsca, gdzie by mógł pójść. Chłopcy są wyrzucani z poszczególnych placów Turynu. Możemy domyśleć się dlaczego. Jeśli grają prawda, w piłkę, no to albo wypadnie szyba. Nie ma toalet publicznych, ludzie skarżą się, władzy, administracyjnie jest wyrzucany i tam znajduje się w miejscu zwanym Prato Filippi, to już jest Val d'Occo. No i powiedzmy całe to napięcie przeradza się trochę w komedię, bo podchodzi do niego Pankracio Sławę, który jąkając się pyta, czy nie szuka czasami ksiądz miejsca na laboratorium. To było nie laboratorium, ale oratorium. No i widzimy szopę Pinardiego, tam gdzie wszystko się zaczyna. Tak? Później widzimy inne jeszcze obrazy. Ja bym zaproponował, byśmy się przesiedli do tamtych dwóch rzędów. Później przejdziemy wokół, tak samo usiądziemy na chwilę tam. I w ten sposób będziemy mogli lepiej zobaczyć. Więc z przodu widzimy obraz, on ma tytuł ksiądz Bosko wychowawca, przygarnia każdego wychowanka, stara się poznać jego przeszłość, teraźniejszość, to gdzie żyje, ale też patrzy na jego sen, to czym ma, jaki wielki sen, pomaga mu ten sen zrealizować. Widzimy siostry salezjanki, Marię Dominikę Mazzarellę, Dawną Wikunią. Widzimy trzech chłopców, jest to przykład oratorium do naśladowania, to jest biografię publikuje, można ją ściągnąć z internetu nawet, aby pokazać, jak żyć w oratorium. Jest to życiorys Dominika Savio, Franciszka Beżutko i Michała Magona. Oraz widzimy ziemie misyjne. Natomiast z drugiej strony ksiądz Bosko powraca na Val d'Occo. Ma 31 lat, śmiertelnie choruje, lekarz mówi, że nie przeżyje kolejnej nocy. Chłopcy organizują się modlą praktycznie całą noc za księdza Bosko, modlitwą różańcową. Na bramę ksiądz Bosko czuje się lepiej, powraca na Val d'Occo i mówi do chłopców, że ocaliście moje życie, teraz ja całe moje życie ofiaruję wam. Widzimy współpracowników księdza Bosko. Bavollo, kolega Borel, widzimy księdza Cafasso, widzimy chłopców w więzieniu. Też według badań historycznych, jakie zostały przeprowadzone, za czasów księdza Bosko do więzień trafiali chłopcy od 8 roku życia za drobne kradzieże. Uciekając z wiosek, myśląc, że w Turynie znajdą kawałek nieba, a nie mogąc powiedzmy zaczepić się, czy może wejść od razu do pracy, organizowali się w grupy, aby przeżyć właśnie jakieś drobne kradzieże, prawda, chleb czy inne rzeczy. Złapani przez policjantów, od razu wtrącani do więzienia przemówione, wiek różnicowany, także tam oczywiście całkowicie czego innego, ksiądz Bosko nie boi się wejść do tych trudnych rzeczywistości. Oraz widzimy pierwsze szkoły, laboratoria salezjańskie. Teraz przejdziemy wokół. Możemy zobaczyć 14 paskowych mówiących
spotkaniu zmartwychwstałego z Marią Magdaleną, z uczniami, na posłaniu Ducha Świętego. 14. Fajne. Faktycznie. Paskorzeźby. Maria, wspomożycielka. Aha. To pół. Jeszcze dalej.